Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tutaj odpowiem Ci na pytanie, czy jeżeli od jednego lekarza dostałeś orzeczenie na prawo jazdy jako kandydat z jakimś tam kodem ograniczeń, niezależnie jakim, ale orzeczenie było pozytywne, to czy jak pójdziesz do drugiego lekarza za jakiś czas, to tamten drugi lekarz ma prawo zmienić Ci to orzeczenie na jakieś inne, z jakimś innym kodem. Napisała do mnie w sumie tutaj internautka, która zdawała na motocykl, dzięki Bogu zdała. No i jeden z lekarzy wypisał jej takie kody 42.05, jest to lusterko do obserwacji martwych pól. No i drugi kod 44.08, wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi. No, podczas szkolenia, że tak powiem, doszła do wniosku, że no, te, że tak powiem, kody są bez sensu, nie była aż taka niska, jak się wydawało na początku. To lusterko do obserwacji martwych pól, to tak szczerze mówiąc, też bardzo ciekawy kod, nie spotkałem się z nim nigdy wcześniej. No i niestety sprawa polegała na tym, że po zdanym prawie jazdy już w WORD-zie idzie ta sobie ładnie pani do Wydziału Komunikacji i pomimo tego, że teoretycznie poprawiono według nowych, zmieniono kody według nowych orzeczeń, no to nagle dostaje prawo jazdy z tymi starymi kodami z pierwszego badania. No i tutaj jest dylemat tej pani, no, zaczęła się zamartwiać i pytania w sumie są do mnie takie, czy miałam prawo przedłożyć drugie orzeczenie lekarskie? To już mówię, że tak powiem, że miała ta osoba prawo. Czy urząd miał prawo je przyjąć? No nie tyle nawet miał prawo przyjąć, co musiał przyjąć. No a skoro tak zrobił, czy ma prawo wpisywać mi w prawo jazdy kody z pierwszego badania? Przypuszczam, że tu jest pomyłka. Czy jest jakaś droga, którą pan widzi, aby wybrnąć z sytuacji? Jeżeli urząd skieruje mnie badania do WOMP, to czy lekarz na badaniu orzec może, że ograniczenia 42.05 i 44.08 są słuszne, jak temu zapobiec? No, co ja bym zrobił? Napisałbym jakiś pisemny wniosek, wyjaśnił całą tą sytuację i przypuszczam, że to jest tam kwestia do miesiąca, kiedy urząd musi dać jakąś odpowiedź. Natomiast, no, bez łaski powinni to zmienić. Akuratnie te kody ograniczeń są dosyć dziwaczne, no ale przykładowo zakładam, no mam okulary, ładnie sobie je noszę, a nagle, i mam oczywiście wpisany kod na okulary 0101, a nagle zaczynam nosić soczewki kontaktowe, no to mam dwie opcje, prawda, idę do doktora, albo ten doktor wpisuje mi 0106 okulary lub soczewki, albo tam bodajże 01. Nie chciałbym w tej chwili, nie pamiętam tego kodu, chyba 01.02 szkła kontaktowe, ale po prostu nie pamiętam, a najlepiej wpisać 01.06 okulary lub szkła. Ale inna sytuacja, mam wpisany kod 0106 okulary lub szkła, poddaję się korekcji laserowej, nagle nie potrzebuję patrzeć w okularach. No oczywiście jest sensownym wtedy, żeby pójść do lekarza, żeby ten kod 0106, że tak powiem, wyrzucić z prawa jazdy, bo jeżeli złapie cię policjant, to po prostu dowali ci mandat za to, że nie jeździsz zgodnie z kodami ograniczeń. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Czyli generalnie sprawa jest taka, jeden kod, jeżeli orzeczenie jest pozytywne, to każde następne orzeczenie jest niejako, znosi ważność poprzedniego orzeczenia. No gorzej jak jest sytuacja taka, że przykładowo dostałeś orzeczenie negatywne, a drugi lekarz ci wypisał pozytywne i wtedy, tak jak tutaj internautka fajnie zauważyła, że zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 31 lipca 2012 w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego o istnieniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem, no, trzeba taką osobę skierować na badania lekarskie w trybie artykułu 75 ust. 1 punkt 5 ustawy, prawda? No i oczywiście zawiadomić o fakcie stwierdzenia
sprzecznych orzeczeń lekarskich organ wydający, przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich. Ale sytuacja bardziej tutaj dochodzi, chodzi tutaj o co innego. Jedno orzeczenie stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych, a drugie stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych, prawda? To jest zasadnicza różnica. Także jeszcze raz na tym kończę. Mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj ten filmik. Zasubskrybuj mi kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Daj lajka i kciuka lub kciuka, jeżeli Ci się filmik spodobał. I do zobaczenia w kolejnym wideo.